Dzień dobry. Gdybyśmy mieli zorganizować plebiscyt na najlepszego ptaka, nie miałbym wyjścia. Po tylu latach obecności w moich filmach musiałbym zgłosić kaczkę. I domyślam się, że wielu z was uznałoby, że z tego powodu stoję na straconej pozycji, ale wiecie co? Ja wcale nie czuję się przegranym w przedbiegach. Jestem gotów bronić stanowiska, że kaczka to najlepszy ptak. I mam na dowód swoich słów subiektywną listę 6 naukowych faktów i historii okołonaukowych, którymi przekonam nawet największych niedowiarków. Oto ona. Miejsce 6. Kaczki nie da się zajść od tyłu. Jednym z najważniejszych zmysłów, jakimi na co dzień się posługujemy, jest wzrok. Większość niebezpieczeństw w naszym otoczeniu prędzej zobaczymy, niż nie wiem, usłyszymy czy zwęszymy. Nie na darmo, przestrzegając kogoś, mówi się, aby miał oczy z tyłu głowy. Kaczce nie musielibyśmy tego mówić. Jej oczy umiejscowione są na głowie w takiej pozycji, która umożliwia jej widzenie 360 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej. Autentycznie widzi wszystko, co jest przed nią, obok niej i za nią. Dodatkowo obiekty zlokalizowane daleko od kaczki, te ptaki są w stanie dostrzec, wyłuskać z obrazu 3-4 razy skuteczniej, lepiej niż ludzie, co każe podejrzewać, że w pewien sposób mają do tego jeszcze lepszą rozdzielczość widzenia. I to w ultrafiolecie. Tu akurat tak jak wiele innych ptaków, ale generalnie kacze oczy są tetrachromatyczne, wyposażone w 4 rodzaje koloroczułych receptorów. Poza klasycznym RGB można też tam znaleźć takie czułe na wspomniany ultrafiolet. A ponieważ ptaki te nurkują, to wyewoluowały specjalną błonę, która osłania ich oczy pod wodą, umożliwiając im, niczym pływackie gogle, korzystanie z tego doskonałego wzroku nawet w takiej sytuacji, nawet w takich okolicznościach. Miejsce 5. Kaczki komunikują się. I to jeszcze przed wykluciem. Kaczki to bardzo socjalne stworzenia i jak wiele socjalnych stworzeń mają całkiem złożony system komunikacji. Zaskakiwać jednak może, kiedy ta komunikacja się zaczyna. W okresie godowym samica składa mniej więcej jedno jajo dziennie, aż uzna, że gniazdo jest wypełnione. Młode wykluwają się jednak w podobnym czasie, z rzadka w odstępie większym niż 12 godzin. Jak to możliwe? Otóż jeszcze przed wykluciem embriony zaczynają się ze sobą werbalnie komunikować, popiskiwać i w ten sposób niejako synchronizują moment, w którym dochodzi do wyklucia. Przychodzą na świat, jeżeli to uznamy za moment przyjścia na świat, chociaż może nie powinniśmy, bo składanie... Nieważne. Znalazłem pracę sprzed 55 lat, co prawda, ale nie natrafiłem na żadne przesłanki tego, że jest ona nieaktualna, która stwierdza, że wszystkie kacze embriony wydają dźwięki na 3 dni przed wykluciem i zanim przebiją skorupę jaja, znają już przynajmniej 3 różne wokalizacje. A skoro jesteśmy już w temacie komunikacji z wykorzystaniem dźwięku, mogliście słyszeć o badaniu sugerującym, że kaczki mają coś na kształt regionalnego akcentu. Różne wzorce kwakania do sygnalizowania, jak przynajmniej podejrzewają badacze, tych samych przekazów. Zauważono na przykład, że kaczki w Londynie kwaczą głośniej i krócej, podczas gdy te z terenów wiejskich robią to w sposób bardziej zrelaksowany i cichszy. Prawdopodobnie dlatego, że nie muszą się przebijać przez wielkomiejski zgiełk. Miejsce 4. W Niderlandach jest święto związane z pracą naukową o kaczce. 5 minut przed 18.5 czerwca 1955 roku K.S. Melliker, pracownik Muzeum Historii Naturalnej w Rotterdamie, usłyszał niepokojący dźwięk. Budynek, w którym przyszło mu na co dzień pracować, był oszklony dosyć mocno i tak jak podejrzewał, źródłem hałasu był ptak uderzający w jedną z szyb, konkretnie samiec kaczki krzyżówki, który zderzenia niestety nie przeżył. Kes był gotów natychmiast uczynić z niego jeden z kolejnych eksponatów w muzeum, czyli po prostu go wypchać. W drodze po truchło zauważył jednak coś niezwykłego, dostrzegł jednak coś niezwykłego, bo do zwłok zbliżył się inny samiec kaczki i praktycznie bez zastanowienia zaczął z tymi zwłokami kopulować. Kes jest z wykształcenia biologiem, wiedział więc, że jest świadkiem homoseksualnego aktu nekrofilii.
Dodatkowo specjalizuje się w ornitologii i był prawie pewien, że czegoś takiego nigdy jeszcze nie opisano w naukowej prasie. Dodatkowo szczęśliwie miał pod ręką aparat, którym uwiecznił niezwykły akt. Akt, który musiał przerwać po 75 minutach, aby zabrać ciało martwego kaczora do lodówki. 6 lat później, a więc po całkiem długim namyśle, postanowił opisać to zdarzenie w naukowym czasopiśmie. To z tej pracy pozwoliłem sobie zaczerpnąć zdjęcia, którymi się przed chwilą raczyliśmy. Z pracy pod tytułem Pierwszy przypadek homoseksualnej nekrofilii u kaczki krzyżówki. Pracy, która sprawiła, że w 2003 roku Kes otrzymał Ig Nobla, nagrodę, która w pierwszej chwili ma rozśmieszać, a w drugiej, w kolejnej skłaniać do myślenia. Kilka lat później, to taka dygresja, w ramach innej ceremonii Ig Noblowskiej powstała nawet mini opera o homoseksualnej nekrofilii wśród kaczek. No a 5 lat po otrzymaniu nagrody Melliker zorganizował pierwszy, otwarty dla publiczności, a w rzeczywistości, jak twierdzi, już 13 dzień martwej kaczki. Bowiem począwszy od 2008 roku, 5 czerwca o godzinie 17.55 wypchana martwa kaczka, która była obiektem tej homoseksualnej nekrofilii, opuszcza magazyn muzeum, by spotkać się z ludźmi. W czasie ceremonii dyskutowane są m.in. metody na minimalizowanie przypadków uderzeń ptaków w szyby, co jest jednym z najczęstszych powodów śmierci tych zwierząt. A po wszystkim uczestnicy mogą się wybrać do pobliskiej chińskiej restauracji, żeby uraczyć się posiłkiem złożonym zdań z kaczki właśnie. I powiem to prywatnie, moim marzeniem jest kiedyś uczestniczyć w Dniu Martwej Kaczki i poznać może nawet Kesa Mellikera, który dziś jest dyrektorem muzeum. A skoro prywata, no to chwila autopromocji. Ten film powstaje, ponieważ wielu osobom od lat naukowy bełkot kojarzy się z obecnością w kadrze żółtej, gumowej kaczki. I to najwyższy czas, żeby oddać temu stworzeniu nie tylko kilka pikseli na ekranie, ale także temat odcinka. To po pierwsze, a po drugie właśnie kończy się przedsprzedaż naszych bluz i koszulek z kaczką. Tylko do końca listopada można nabyć takowe w obniżonej cenie i tylko w tym miesiącu można zamówić bluzę w takim żółtym, specjalnym, limitowanym kolorze. Później dostępne będą tylko czarne i oliwkowe modele, dlatego, no powiem to wprost, kliknijcie w link w opisie, skorzystajcie z tej okazji. Bluzy szyjemy w Polsce z wysokiej jakości materiału. Jeżeli ktoś kupił wcześniej nasze bluzy z miodożerem, no to jest ta sama szwalnia i ten sam materiał. Przetestowaliśmy je już w kilku praniach i cyklach suszenia i zarówno wzór, jak i materiał trzymają się znakomicie. No, znów, to już kolejny raz powiem, że mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że sam bym sobie taką bluzę kupił. Gdyby nie to, że już mam takie modele. A teraz? Wracamy do podium. Miejsce trzecie. Kaczki przez miesiąc każdego roku nie latają. A na tym podium jedyna pozycja w zasadzie w tym zestawieniu, o której nie wiedziałam od przynajmniej roku i jednocześnie coś, co odnosi się nie tylko do kaczek, niemniej zszokowało mnie do tego stopnia, że po prostu muszę się tym z wami podzielić. Otóż w okolicach maja, czerwca kaczki nie potrafią latać. Samce przez mniej więcej miesiąc, samice przez 2-3 tygodnie. I nie mam na myśli tego, że nie chce im się latać. To znaczy, może im się rzeczywiście nie chce latać, ale nawet jeżeli by spróbowały, to nie dane by im było wznieść się w powietrze. Wszystko dlatego, że właśnie na przełomie wiosny i lata kaczki, podobnie jak wiele innych wodnych gatunków ptaków, linieją, zmieniają upierzenie, wymieniają upierzenie i często wymieniają przy tym ubarwienie, tracąc przy okazji tak dużo piór lotnych w krótkim przedziale czasu, że do momentu, aż wyrosną im nowe, stają się całkowicie uziemione. Szczęśliwie okres, kiedy ma to miejsce, jest nieprzypadkowy, bo przypada na czas, w którym wykluwają się młode, a samice, które się nimi opiekują, i tak nie mogłyby sobie polatać. Maluchy potrzebują kilku tygodni, by nabyć tę umiejętność i w pierwszych dniach na tym łespadole ich celem życia jest w zasadzie podążanie za tym, co uznają za swoją matkę. O tym więcej za chwilę. No i jedzenie. Spieszę też z wyjaśnieniem, że te gatunki ptaków, które polegają na lataniu przy zdobywaniu pokarmu, pióra wymieniają na bieżąco, nie w takich jednorazowych zrzutach i ani przez moment dzięki temu nie upośledzają swoich zdolności lotnych. Miejsce drugie. Kaczki pływają za matką w formacji minimalizującej wysiłek.
W 2022 roku przeprowadzałem transmisję z wręczenia Ig Nobli i w jej trakcie dowiedziałem się, że od ponad 25 lat kilka grup naukowców bada to, jak małe kaczki pływają za matką. To samo w sobie jest interesujące, ale fakt, że uwaga tych badaczy skupiana jest zarówno na aspektach biologicznych, metabolicznych, jak i fizycznych, czy wręcz hydrodynamicznych, jest już absolutnie zachwycające. Co więc wiemy o formacji kacząt podążających za matką? Więc po pierwsze wiemy, że zużywają one wtedy mniej energii, spalają mniej kalorii, niż gdy badacze zmusili je do podążania za repliką matki, która jednak nie dotykała wody, była przesuwana nad jej powierzchnią. To po pierwsze. Po drugie, niemal na pewno kluczowa jest tutaj obecność właśnie matki na czele tej linii, tej sekwencji oraz, to jest też istotne, utrzymanie optymalnej, odpowiedniej odległości pomiędzy stworzeniami. W skrócie, wynika to z tego, że kiedy jakieś ciało porusza się po wodzie, to generuje one fale i te fale są tym większe, tym wyraźniejsze, im zwykle bardziej masywne, większe jest to pływające po wodzie ciało. I teraz, gdy coś pływa po już falującej wodzie, to może trafić na takie miejsce, gdzie musi się po fali wspinać, co wymaga dodatkowej energii, albo z fali może zjechać, co wydatek energii zmniejsza. I okazuje się, że matka wytwarza takie fale, że kilka pierwszych kaczątek w kolejce za nią, zachowując, podkreślę to jeszcze raz, odpowiednie odstępy, może w zasadzie przez cały czas zjeżdżać z fali, odczuwać negatywny opór wynikający z ich obecności, być niejako wciągane po trajektorii, którą przepływa matka. Ale jeśli kolejka jest dłuższa, to nawet te na końcowych pozycjach wciąż dzięki ujeżdżaniu fal wygenerowanych przez matkę oraz nakładaniu się fal, których źródłem, których początkiem jest rodzeństwo znajdujące się w kolejce przed nimi, więc te z końca dzięki temu niemal nie odczuwają oporów tych fal. Czyli to, że kaczki płyną w linii za matką, nie jest przypadkiem. Wszyscy wtedy na tym zyskują z punktu widzenia energetycznego. Wszyscy, no, poza matką, która męczy się dokładnie tak samo jak zwykle. Zanim jednak miejsce pierwsze. Dwa wyróżnienia, które z pewnością załapałyby się do tego zestawienia, gdyby nie fakt, że mówiłem o nich już kiedyś w innych filmach. Pierwsze to fakt, że kaczki potrafią spać z otwartymi oczami, to znaczy w pewien sposób, i to znów w specjalnej formacji. Często przed nocą dobierają się w grupy kilku osobników i te, które są na końcach, na krawędziach, na brzegach szeregu, mają zewnętrzne oko otwarte, śpią tylko połową mózgu po to, by wypatrywać zagrożenia. To jest tak zwany sen unihemisferyczny. Więcej o nim, nie tylko zresztą, w filmie, który tak na marginesie jest drugim filmem w historii tego kanału, na którym pojawiła się właśnie ta kaczka. A drugie wyróżnienie to oczywiście penis i wagina kaczek, elementy ich anatomii, które zapracowały na swój własny film. Zasłużenie zapracowały, z czystym sumieniem znów polecam obejrzeć ten film, ale jednocześnie ostrzegam, że to, co jest tam ukazane, to tego się nie da odzobaczyć. Ale polecam. A teraz miejsce pierwsze. Kaczki mogą być zdolne do myślenia abstrakcyjnego. I to w zasadzie od momentu wyklucia, bo badanie, które zdaje się tego dowodzić, przeprowadzono właśnie na świeżo wyklutych kaczątkach. Wszystko po to, by wykorzystać fakt, że od pierwszych minut mają one silną potrzebę podążania za matką, a więc muszą szybko nauczyć się, czym matka jest. Pytanie, jakie postawili naukowcy, brzmiało, czy robią to na zasadzie pamięci fotograficznej, czy raczej tworzą bardziej abstrakcyjną kategorię cech matczynych, których później wypatrują. Więc badacze właśnie w pierwszych minutach po wykluciu trzymali młode w pomieszczeniu, w którym po okręgu poruszały się dwa kształty. Mogły to być albo dwa identyczne kształty, na przykład dwa sześciany, albo dwa różne walec i stożek, powiedzmy. I kaczki szybko rozpoczynały podążanie za czymś, co brały za swoją matkę. To akurat jest przykry aspekt tej historii. Potem przenoszono je do nowego pomieszczenia, w którym miały już wybór. Mogły podążać za jednym z dwóch zestawów brył. Z tym, że żadnego z tych zestawów nigdy wcześniej nie widziały. Czyli na przykład
zwierzę, które było imprintowane na dwóch sześcianach, dostawało później wybór pomiędzy dwiema kulami, a stożkiem i walcem. I naukowcy chcieli zobaczyć, który zestaw ptaki zdecydują się śledzić, za którym będą podążały. I prawie 70% małych kaczek wybierało ten, który był analogiczny do tego z pierwszej części eksperymentu. Czyli jeżeli młode nauczyło się śledzić dwa sześciany, dwa identyczne kształty, to w drugiej wersji raczej śledziło dwie kule, mimo że nigdy ich wcześniej nie widziało. I zdaniem badaczy dowodzi to, że młode kaczki operują na abstrakcyjnych pojęciach różne, takie same. Są w stanie rozumować na zasadzie matka? No to składa się z dwóch takich samych obiektów. Nie zapamiętują, że muszą to być identyczne kształty. Wystarczy, że to będą dwa takie same. I w innej wersji tego eksperymentu w zasadzie podobne, jednakowe wyniki uzyskano dla kolorów. Dla nich też kaczęta zdawały się skutecznie operować w ramach abstrakcyjnych pojęć, takie same, różne. I to właśnie jest przejawem pozwalającym przypisywać im coś, co u ludzi nazwalibyśmy myśleniem abstrakcyjnym, o ile możemy przypisywać takie ludzkie cechy zwierzętom. Jesteśmy wystarczająco inteligentni, żeby decydować o tym, jak bardzo zdolne czy inteligentne te zwierzęta są. I generalnie to by było na tyle. Przypominam, że jeżeli zaimponowały wam kaczki, możecie sprawić sobie taką bluzę w ramach kwotu dla tych zwierząt. Dobra, a jeśli oglądacie to jeszcze w listopadzie 2023 roku, to dostępny jest limitowany żółty kolor. Jeśli zaś macie inne propozycje w konkursie na najlepszego ptaka, komentarze są wasze. Przypomnę tylko, że teraz restrykcyjnie je modelujemy. Przypomnę tylko, że teraz restrykcyjnie je moderujemy. I uznajmy po prostu, że te wszystkie nieprzyzwoite żarty o najlepszych ptakach, które ja was znam, chodzą wam teraz po głowie, przynajmniej niektórym, zostały już wypowiedziane i nie trzeba ich powtarzać. Wszelkie przydatne linki znajdziecie w opisie. A ja idę naszprycować się lekami, bo walczę z jakąś infekcją gardła. I jak dobrze pójdzie, to będę robił zaraz kolejne filmy, więc do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra robota.